Cześć, w dzisiejszym odcinku test Samsunga Galaxy Note 8. Po zeszłorocznym, nie bójmy się użyć tego słowa, fiasku Galaxy Note 7, niektórzy spodziewali się, że Samsung zakończy serię albo przynajmniej w jakiś sposób ją przemianuje. I mnie wydaje się, że sensowne byłoby, gdyby nowy rysikowy flagowiec nazywał się Galaxy N8, wszak Samsung pozbył się ze swojego portfolio wszystkich telefonów, które nie mają literek w nazwie, ale jednak odważnie postawiono na dziedzictwo serii Note i oto jej kolejny przedstawiciel. Na długo przed premierą nikt nie miał chyba wątpliwości, że Note 8 będzie stylistyką nawiązywał do S8, a nie do poprzednika. I rzeczywiście, cechą od razu zwracającą uwagę jest wielki ekran Infinity Display, rozciągający się niemal od krawędzi do krawędzi, z tylko niewielkimi paskami na dole i górze. Szkło Gorilla 5 jest z dwóch stron i ono wraz z wyświetlaczem jest zagięte, choć subtelniej niż w niektórych starszych galaktykach. Pomiędzy taflami w mojej złotej wersji kolorystycznej lśni metalowy korpus. Flagowe S-ki od Note'a różnią się jednak kształtem. Nowszy model jest znacznie bardziej prostokątny i zupełnie szczerze, taka bryła podoba mi się mniej. Natomiast zastrzegam, to już kwestia osobistych preferencji. Drugim wyróżnikiem jest wygląd plecków. Znajdziecie tu wyraźne logo Duos, oznaczające wersję Dual SIM i obudowę aparatu fotograficznego, bardzo podkreśloną i w każdym wariancie czarną. Przy okazji warto wspomnieć, że szkło obiektywu nie odstaje, to jest na plus. Mimo dużego rozmiaru telefon przyjemnie leży w dłoni, klawisze pracują poprawnie, a urządzenie wydaje się bardzo solidne, nowoczesne i eleganckie. Przyznaję także, mimo iż nie jestem wielkim fanem złotych smartfonów, Galaxy Note 8 w tym kolorze bardzo mi się podoba. Może dlatego, że to nie jest jednolita barwa, tylko złożona z malutkich kropeczek, widocznych po bliższym przyjrzeniu się. Błyszczące wykończenie oczywiście dość łatwo się brudzi, ale tłuste ślady po palcach na jaśniejszej powierzchni są mniej widoczne niż na przykład na czarnej. Nie ma zaskoczenia, konstrukcji nie da się otworzyć, wysuwana jest tylko tacka na dwie karty nano SIM lub zamiennie na SIMkę i kartę pamięci. To jest hybrydowy dual SIM, pamiętajcie. A smartfon jest oczywiście wodoodporny. Zwrócę jeszcze tylko uwagę na to, że Note 8 jest tylko minimalnie większy od S8 Plus. Różnica jest tak niewielka, że na pierwszy rzut oka można jej nie zauważyć. Charakterystycznie rozciągnięty wyświetlacz ma 6,3 cala, proporcje 18,5:9 i rozdzielczość 2960x1440. Przy gęstości na poziomie 522 pikseli na cal ostrość wyświetlanego obrazu jest świetna, choć zwracam uwagę, że na start ustawione jest Full HD+, czyli 2220x1080 w celu oszczędzania energii przede wszystkim. Szczegółowość też jest zresztą wtedy dobra. Da się przeskoczyć jeszcze do HD+, ale to już zauważalnie zmniejsza ilość detali. Matryca jest oczywiście super AMOLEDowa i ten ekran jest zjawiskowy. Czernie są perfekcyjne, kontrast nieskończony, kąty widzenia znakomite, a nasyceniem barw można sterować. Mogą być albo jaskrawe, albo odwzorowane zupełnie naturalnie. Jasność maksymalna jest mocno podbijana w trybie automatycznym i w efekcie mogę powiedzieć, że super AMOLEDowe ekrany Samsunga nadal nie mają sobie równych. Zobaczymy, jak w teście wypadną te w LG V30 i iPhone X. Przy okazji, w sieci możecie znaleźć informacje na temat tego, że niektóre egzemplarze Galaxy S8 i S8 Plus miały problem z zaróżowieniem bieli. Ja na taki nie trafiłem, w związku z tym do tego się nigdy nie odnosiłem. W przypadku Note'ów 8 również doniesienia tego typu na razie się nie pojawiają. Natomiast gdyby się pojawiły, to Samsung zaimplementował dodatkową opcję z możliwością ręcznego sterowania balansem bieli. Wyświetlacz jest zagięty, więc działają wszystkie funkcje ekranu krawędziowego. Panele wyciągane od prawej lub lewej strony. Jest ich naprawdę dużo, można na nich rozmieścić skróty do ulubionych kontaktów, aplikacji itd. I choć ja nigdy nie byłem i nadal nie jestem ich fanem, to według mnie za jakoś tam praktyczne można uznać schowek, w którym da się podejrzeć kopiowane z różnych programów treści, i linijkę, bo to jest coś unikatowego. Fajne jest również podświetlenie krawędziowe, po wybraniu którego smartfon podświetla delikatnie obrys ekranu, a na górze pokazuje szybki podgląd na przykład odebranej wiadomości. Na plus również to, że Samsung nie zapomniał o diodzie powiadomień, mimo tego, że oczywiście jest także Always on Display, a to oznacza, że gdy telefon jest wygaszony, wyświetlane na nim są energooszczędne informacje, np. o zegarze czy powiadomieniach, lub jakiś obraz, tło itd. Funkcję można skonfigurować na wiele sposobów. Klawisz domowy na dole ekranu jest wirtualny i wyświetlany zawsze, nawet gdy telefon jest nieaktywny. To jest przycisk rozpoznający siłę nacisku i reagujący wibracją, więc symulujący fizyczny klik. Jako tako dodam. Natomiast rzeczywiście osoby obawiające się braku klasycznego domowego samsungowego przycisku mogę uspokoić. To jest wystarczająco dobry zamiennik. Pochwalę także skalowanie aplikacji, działa znakomicie. Zdecydowana większość programów jest wyświetlana poprawnie na całym ekranie, również filmy na YouTubie i wygląda to rewelacyjnie, choć oczywiście w przypadku wideo traci się trochę obrazu na dole i górze. Jeśli komuś miałoby to przeszkadzać, w ustawieniach znajdziecie osobną zakładkę, która pozwala wybrać, które aplikacje mają być dopasowywane do proporcji ekranu, a które nie. Skoro mamy do czynienia z serią Note, musi być również oczywiście rysik. Nadal chowany w obudowie i nadal z klikalnym przyciskiem na jego górze. Oczywiście w tej generacji jest jeszcze bardziej precyzyjny i oczywiście umie to, co umiał w poprzedniku, ale dołożono mu jeszcze kilka innych opcji. Pierwsza i chyba najfajniejsza to możliwość zapisywania narysowanych odręcznych bazgrołków i wysyłania ich w wiadomościach jako animacji. To wygląda naprawdę fajnie. Na ekranie blokady można zapisać teraz do 100 stron notatek,
Można je też przypinać do ekranu Always on Display. Trzecia ciekawa opcja, którą znalazłem, to aplikacja PenUp, czyli kolorowanka. Dodatkowo można w niej podzielić się swoimi pracami i podejrzeć te, które zrobili inni użytkownicy. I muszę przyznać, jestem pod wrażeniem talentu niektórych ludzi. Pozostałe funkcje, takie jak na przykład tłumacz, który zresztą pozwala teraz tłumaczyć nie tylko pojedyncze słowa, ale także całe zdania, czy tworzenie gifów można wywołać z poziomu obrotowego menu, które pojawia się, gdy S-Pena wyciągniecie z obudowy. Procesor w wersji telefonu sprzedawanej w Polsce to Exynos 8895, 8-rdzeniowa jednostka, w której 4 rdzenie są taktowane zegarem 2,3 GHz, 4 rdzenie taktowane zegarem 1,7 GHz. Układ graficzny to Mali G71, to jest dokładnie ten sam zestaw co we ósemkach. Więcej jest jednak pamięci RAM, aż 6 GB. Moce obliczeniowe są więc świetne, Note 8 jest jednym z najszybszych obecnie dostępnych telefonów, pewnie zauważalnie odskoczy mu dopiero nadchodzący iPhone 10, ale póki co jest w absolutnej czołówce. Prędkość działania jest świetna, reagowanie na komendy również, płynność także, choć zauważam, że sprzęt przeszedł w ostatnich dniach pierwszą aktualizację i od tego momentu nie wszystkie animacje są gładkie, czasami się delikatnie klatkują. Pewnie większość osób tego jednak nie zauważy, bo to zdarza się sporadycznie, ale odnotowuję, że w tej cenie to nie przystoi. Z 64 GB pamięci wewnętrznej na pliki użytkownika dostępne są około 53. Ta aktualizacja, o której wspomniałem, nie zmieniła jednak tego, że Note 8 pracuje na Androidzie w wersji 7.1, póki co, z nakładką systemową Samsung Experience i ja o tym interfejsie opowiadałem już dość szczegółowo w teście Galaxy S8, w związku z tym nie będę się dzisiaj powtarzał. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć tamte informacje albo je odświeżyć, kliknijcie link, który jest w opisie albo w rogu ekranu na karcie i zostaniecie przeniesieni do odpowiedniego momentu tamtego odcinka. Z rzeczy, o których wcześniej nie wspominałem, mogę tylko zwrócić uwagę na to, że da się ukrywać pasek z klawiszami funkcyjnymi Androida i dodano jakiś czas temu osobny malutki przycisk do tego służący. Można również wybrać sobie pastelowe tło tego paska. Moje przemyślenia w temacie położenia czytnika linii papilarnych się jednak nie zmieniły. W Note 8 niestety go nie przesunięto. Tak jak w S8-kach znajdziecie go na pleckach, niesymetrycznie koło aparatu i sięga się do niego wyjątkowo niewygodnie. Niewiele pomogło to, że ramka, która go wyróżnia, jest ciutkę głębsza i bardziej wyczuwalna pod palcem. Podobnie oceniam także funkcję rozpoznawania twarzy i skaner tęczówki. To według mnie są gorsze zamienniki skanera odcisków palców, wolniejsze i bardziej zawodne. Pozytywnym dodatkiem jest jednak możliwość zapisywania skrótów do dwóch wybranych wcześniej aplikacji, wyświetlanych jednocześnie na jednym oknie. Jeśli często korzystalibyście z jakiegoś konkretnego zestawu, nie trzeba ich uruchamiać osobno. Przycisk na lewym boku nadal służy do wywoływania asystenta głosowego Bixby i on obsługuje teraz trochę więcej języków, ale o polskim oczywiście można pomarzyć. Nie da się go jednak nadal przeprogramować, więc pewnie tak jak ja będziecie niechcący włączać go kilka razy dziennie. Warto więc sobie funkcję skonfigurować, będą się wtedy wyświetlały tutaj karty z różnymi informacjami, a nie tylko puste tło z napisem Bixby. Niezmiennie, po kupieniu którejkolwiek galaktyki, polecam zainstalować sobie samsungowe aplikacje do obsługi multimediów. Od niedawna znajdziecie je w sklepie Play, a nie w Galaxy Apps. Docenicie na pewno odtwarzacz wideo i odtwarzacz muzyki, oba są bardzo na plus. Przy okazji Note 8 ma wbudowaną funkcję poprawy jakości obrazu podczas wyświetlania filmów, obsługuje także HDR10. W zestawie z telefonem znajdziecie słuchawki z logo AKG i one grają dobrze, może nawet bardzo dobrze, ale mi na podstawowych ustawieniach brakuje w ich przypadku niskich tonów, da się jednak dodać w rozbudowanym korektorze Sound Alive. I Note 8 na pewno koniec końców gra flagowo. Na plus także standardowe gniazdo słuchawkowe i głośnik zewnętrzny. Wprawdzie tylko jeden, ale jest wystarczająco donośny i robi co ma robić. Note 8 jest także kompatybilny ze stacją DeX, która pozwala go przekształcić w zamiennik komputera i z goglami Gear VR do wirtualnej rzeczywistości. Zauważalną nowością w przypadku flagowych galaktyk jest jednak podwójny aparat fotograficzny. Ostatnio bardzo modny zresztą. Główny moduł ma 12 megapikseli i światło 1.7, dodatkowy tę samą rozdzielczość, ale jest ciemniejszy, wartość przysłony to 2.4. On ma pomagać w dwukrotnym przybliżeniu, natomiast co ciekawe, w momencie, w którym skorzystacie z tej funkcji, zdjęcie i tak zostanie wykonane główną matrycą. Obraz z obu aparatów jest pewnie więc jakoś łączony. Oba mają także optyczną stabilizację obrazu, Note 8 jest pierwszym, choć już nie jedynym telefonem z takim bajerem, ale tylko ta główna matryca wspiera super szybki autofokus Dual Pixel. Aparat można wywołać dwukrotnym kliknięciem klawisza włączania i to jest praktyczne, a w jego interfejsie w porównaniu ze ósemkami zmieniło się kilka rzeczy. Po pierwsze, oczywiście jest przycisk dwukrotnego zoomu i przy okazji mogę powiedzieć, że rzeczywiście zdjęcia zrobione przy jego pomocy są zauważalnie lepszej jakości niż przy podwójnym przybliżeniu we ósemkach, choć tylko przy znośnych warunkach oświetleniowych. W nocy efekty są identyczne. Druga sprawa, z jakiegoś idiotycznego powodu Samsung poszedł w ślad za LG i ukrył głęboko w ustawieniach włącznik HDR-u. To jest wyjątkowo głupie i tego nie rozumiem. Na pocieszenie mogę jedynie powiedzieć, że funkcja w automacie działa bardzo dobrze, więc trzeba ją ustawić na stałe i o niej zapomnieć.
Trzecia kwestia to tryb Live Focus, w którym zdjęcia są robione tą dodatkową matrycą z efektem bokeh, czyli rozmytym tłem. Fajne jest to, że można tu włączyć podwójne przechwytywanie i wtedy telefon zapisze zarówno zdjęcie portretowe, jak i to zrobione podstawowym aparatem. Ale pamiętajcie, ta matryca jest zauważalnie ciemniejsza, więc ten tryb sprawdzi się, gdy światła jest dużo. Przy okazji zrobiłem też kilka zdjęć przy pomocy Live Focus w Note 8 i kilka S8 Plus w trybie wybiórcze pole ostrości. I oczywiście jest różnica wynikająca choćby z pola widzenia aparatów, ale nie jestem przekonany, czy foty z Note'a są lepsze. Powiedziałbym, że nie ma wielkiej różnicy. Na mały plus jednak to, że natężenie rozmycia można zmieniać także już po zrobieniu zdjęcia. Efektowne rozmywanie, a przede wszystkim odcinanie pierwszego planu od tła moim zdaniem ciągle najlepiej wypada jednak w telefonach od Xiaomi. Pozostałe opcje jak tryb profesjonalny, panorama czy ala snapchatowe naklejki oczywiście nadal są na pokładzie i te ostatnie są teraz jakoś lepiej posegregowane. Sama jakość zdjęć w każdych warunkach oświetleniowych jest po prostu najlepsza na rynku. Rozpiętość tonalna jest świetna, kolory wyglądają obłędnie, ilość rejestrowanych detali jest fantastyczna, foty są ostre w całym kadrze i prezentują się znakomicie. Podwójny zoom pozwala fajnie dociąć kadr albo wyróżnić jakiś obiekt, do którego nie da się podejść bliżej. I ja to doceniam, choć nadal wolę szeroki kąt, tutaj nic się nie zmieniło. W ciemnościach aparat w samsungowych flagowcach nie ma sobie równych. Żadne inne smartfony nie zrobią tak dobrych zdjęć w automacie, z ręki, bez żadnego stabilizowania telefonu czy ustawiania ręcznie czasu naświetlania. Note 8 również w tej kategorii błyszczy. Zobaczymy, czy nadchodzące LG V30 z jeszcze jaśniejszym obiektywem lub super drogi iPhone 10 coś w tej kwestii zmienią. Aparat na froncie ma 8 megapikseli i także jasny obiektyw ze światłem 1.7. Jest autofokus i jest także HDR w trybie auto. Selfiaki wychodzą świetnie, mają dużo detali i ładnie wyglądające kolory. Na portalach społecznościowych będą wyglądały znakomicie. Note 8 umie oczywiście nagrywać wideo w 4K. Da się wybrać w ustawieniach także rozdzielczość pozwalającą rejestrować filmy o proporcjach 18,5:9. S8-ki co ciekawe takiej funkcji na razie nie mają. Klipy wyglądają znakomicie, mają mnóstwo detali i świetnie wyglądające barwy. Cyfrowa stabilizacja obrazu działa nawet przy 4K, to też nie jest jeszcze jakoś super powszechnie spotykane. Do pełni szczęścia brakuje efektownego trybu zwolnionego tempa. W kwestii łączności Note 8 obsługuje LTE kategorii 16, ma NFC, natomiast na pokładzie nie ma niestety radia FM, nie ma również kiedyś bardzo powszechnej we wszystkich flagowych galaktykach diody podczerwieni. Jeżeli zaś chodzi o jakość połączeń głosowych podczas trwania testu, zawsze była poprawna, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Na plusik także to, że w zestawie znajdziecie przejściówki na USB-C z pełnego USB i także z micro USB. W porównaniu z poprzednikiem skurczyła się bateria. Z oczywistych względów oczywiście, gdyby którykolwiek Galaxy Note 8 uległ samozapłonowi, Samsung miałby poważny problem. Ma 3300 mAh i mnie to wystarczało na jeden dzień pracy, a gdy po telefon sięgałem rzadziej, na 1,5 do 2. To jest wynik ok. Nic więcej. Cieszy jednak obecność bezprzewodowego ładowania i tego szybkiego. W ciągu 30 minut telefon naładuje się do około 40%, a do 100% w mniej więcej 1,5 godziny. Podsumowując, Samsung Galaxy Note 8 z całą pewnością może powalczyć o tytuł najlepszego obecnie dostępnego telefonu. I co ciekawe, to samo można było powiedzieć o jego poprzedniku, natomiast w jego przypadku nadzieje na zdobycie tego zaszczytnego miana spłonęły w zgliszczach. Dosłownie. Note 8 jest sprzętem bardzo dopracowanym, jedyne do czego mogę się w jego kwestii przyczepić to tylko i wyłącznie do tego, że nie ma wszystkich, absolutnie wszystkich bajerów, jakie są obecnie dostępne. Czyli na przykład na pokładzie nie znajdziecie super slow motion, nie znajdziecie stereofonicznych głośników, nie znajdziecie również szerokiego kąta. Myślę jednak, że dużo większym problemem dla wielu osób będzie cena telefonu. Ta na start to 4300 zł i ona sprawia, że chce się chwycić za głowę i krzyczeć. To jest absurdalnie dużo, to jest po prostu mega, mega drogo. Szczególnie biorąc pod uwagę ten fakt, że jego największy konkurent, czyli Galaxy S8 Plus, zdążył już mocno stanieć. W związku z tym trzeba się poważnie zastanowić, czy warto dopłacać 1000 zł, a może nawet grubo ponad 1000 zł do rysika i podwójnego aparatu fotograficznego. Te decyzje pozostawiam Wam i Waszym portfelom. Jeżeli Galaxy Note 8 chcecie kupić, ja taki zakup mogę gorąco polecić. Mega jestem ciekaw, jak Wy oceniacie Galaxy Note 8. Czy za telefon warto wydać 4300 zł? Czy jednak jest to cena absurdalna? Jak oceniacie cenę tego sprzętu w obliczu tego, że nadchodzący wielkimi krokami iPhone 10 będzie kosztował jeszcze dużo, dużo więcej? Ciekaw jestem, co napiszecie. Zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, możecie to nadrobić teraz. Do zobaczenia w kolejnym Mobizili. Trzymajcie się, cześć!